Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Dzisiaj postanowiliśmy sobie nagrać, bo już dawno nie było w sumie, odcinka zielonych początków dla zielonych, słuchajcie. A że jak wiadomo, będziemy stawiać bardzo duży nacisk na improwizację, to dzisiaj będzie kolejna odsłona improwizacji, słuchajcie. Chcemy z wami pogadać o jednej z takich rzeczy, które naprawdę, mimo że są niepozorne, są oczywiście rzeczami codziennego użytku, ale tak naprawdę ich właściwości i sposób używania ogranicza tylko wyobraźnia, słuchajcie. Bo jak nie ma schronienia, nie ma w czym, na czym, pod czym spać, nie ma w co wziąć wody i tak dalej, to przychodzi wam z pomocą kto? Misiek. Misiek i... worki na śmieci, no. Dlaczego warto mieć worek na śmieci? Zawsze mamy przy sobie worki na śmieci. My mamy... Kiedyś nosiłem 120-litrowy worek na śmieci. Teraz ostatnio żeśmy zakupili z Miśkiem i przeskoczyliśmy na worki naprawdę. Grande workas! Grande workas, czyli 240-litrowe woreczki. Petarda. Dlaczego? Bo ma miliard zastosowań, słuchajcie. Zaraz pokażemy parę. Ale co? Możesz zrobić destylarkę, czyli zbierzesz dzięki workowi na śmieci wodę. Możesz przenieść w worku na śmieci wodę, nie tylko wodę, bo on może w ogóle służyć jako rzecz do przenoszenia innych rzeczy. Zrobisz z tego co? Zrobisz z tego poncho. Zrobisz z tego wodoodporny pokrowiec na plecak. Zrobisz z tego sobie na przykład... O, musisz się przeprawiać przez rzekę, zrobisz sobie z tego bąbel powietrzać, który ci pomoże przeprawić się przez rzekę z ekwipunkiem. Albo zabezpieczysz ekwipunek przed wodą przy przeprawie przez rzekę chociażby. Zrobisz sobie tarpa? Zrobisz sobie tarpa. Zrobisz sobie materac wypełniony liśćmi? Zrobisz sobie materac wypełniony liśćmi. Zrobisz sobie awaryjne biwi? Zrobisz sobie, bo ten worek ma chyba z 1,70 m długości. Ja cały nie wejdę. Ale w średniej wysokości człowiek wejdzie prawie cały. Zrobisz sobie co? Zrobisz sobie jeszcze... Jezu, tyle rzeczy można zrobić, że nie wiem teraz tak naprawdę, co można. Idziemy coś zrobić. Może być? Słuchajcie. Ej, mamy napychać ten wielki worek? Worek 240, zobaczcie. 1,60 m może mieć, no. Ale co, nie zrobisz z tego śpiwora? Zrobisz śpiwór, bo... Jak wejdziesz od drugiej strony, to tyle cię będzie wystawać. Jak zrobisz sobie u góry dziurę, to sobie zrobisz poncho. Możesz sobie też zrobić wyjście na rękawy. Napchasz liśćmi. Napchasz śmieci. Napchasz śmieci. Napchasz liści. Napchasz liści. Upakowanie wedle upodobania. Nie może być za mało, bo jak się klapniecie na to, to wygniecie to powietrze, które tam jest potrzebne, żeby izolować od podłoża zimnego. Ziemia wciąga. Ciepło człowieka wciągnie. Ale jak się wyizolujecie, chociażby workiem napełnionym liśćmi, to nie wyciągnie. Można się uwalić na, zrobić sobie z tego materac. Niekoniecznie musi być wypełniony liśćmi. Może być wypełniony czymś innym. Wleziecie w środek, to będziecie mieli... śpiwór. Wodoodporny. Wywalimy liście. O poncho mówiłem. O. Zrobicie sobie poncho. Rozetniecie, żeby zrobić z tego płaską rzecz.
będzie plan deka, może być zadaszenie. Wyizoluję od mokrego podłoża, wyizoluję od zimnego podłoża, jak czymś napchacie. Mogą być gałązki. Można. Można zrobić pomoc do przeprawy przez rzekę? Można. Jak nie będzie dziurawe oczywiście. Widziałem sposoby ratowania ludzi na morzu. Właściwie jak się ludzie sami ratowali. Przy pomocy tego to tak jak na przykład ze spodni możecie sobie z tego zrobić. Improwizowany kapok. Skręcisz, wpakujesz głowę i masz kamizelkę, no. Można, można. Co jeszcze można zrobić? Tym workiem. Nawet w domu. Nie wiem, zadyma. Kupa wpadła w wentylator, skażenia. Uszczelnisz okna, uszczelnisz. Weźmiesz to, weźmiesz duct tape'a. Zrobisz zaciemnienie w chałupie. Zrobisz, uszczelnisz okna. Nie uszczelnisz tak, że zrobisz z tego, nie wiem, schron atomowy. Ale coś tam to da. Powiedziałem o zbieraniu wody? Powiedziałem. Zrobisz z tego plecak? Zrobisz z tego plecak. Macie jakieś swoje patenty? Piszcie w komentarzach, no. Bo naprawdę oporowo jest tych historii. Idziemy. Przerzucimy się gdzieś. Tak naprawdę, jak się uprzesz, to zrobisz sobie pełnoprawne, improwizowane obozowisko, używając wyłącznie worków na śmieci. Zadaszenie zrobisz z worka na śmieci. Materac zrobisz sobie z worka na śmieci. W drugi wejdziesz i zrobisz sobie z tego biwi, albo zrobisz sobie śpiwór. Ekran zrobisz z worka na śmieci. Osłonę od wiatru zrobisz sobie z worka na śmieci. Wodę zbierzesz w worek na śmieci i przeniesiesz ją w worku na śmieci. Jak będzie padało, zabezpieczysz swoje ciało workiem na śmieci. I milion jeszcze różnych rzeczy zrobisz przy pomocy worka na śmieci. I co? I dlaczego to jest ważne? Nie, dlatego nie jest to ważne, że chcemy, żebyście nosili ze sobą worki na śmieci, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście nosili ze sobą worki na śmieci i zastanawiali się, jak można ich użyć. Tak jak ze wszystkim. Jak sobie, kurczę, wymyślicie jakiś... To jest najlepsze ćwiczenie, moim zdaniem, jakie można sobie wyobrazić. Nie trzeba biegać na kursy, albo nie trzeba biegać na 2 tygodnie do lasu, mając tylko krzesiwo i... Tępy kozik po tacie. Ćwiczenie sztuki przetrwania można uskuteczniać w drodze do pracy albo do szkoły. W sklepie można ćwiczyć sztukę przetrwania. Widzisz jakiś przedmiot i zastanów się, jak go możesz wykorzystać. Wtedy ćwiczysz umiejętność improwizacji. Ważniejsza niż wszystko w sytuacji głębokiej potrzeby. No i to wam polecamy, słuchajcie, nie trzeba mieć szpeju za nie wiadomo ile pieniędzy, żeby być człowiekiem przygotowanym na wszystko. Ktoś kiedyś powiedział, że im więcej wiesz, tym mniej musisz nosić. Gdyż dużo wiedział, to może wystarczy, że będziesz nosił ze sobą tylko worek na śmieci. No tak myślę, że warto się zastanawiać nad tym. Zmęczony jestem, trzeba by iść do hamaka. No. Uwalimy się w hamaku i będziemy wymyślać nowe zastosowania dla worka na śmieci. Róbcie to, nie tylko z workami na śmieci. Z workami na śmieci to już wiele rzeczy wymyślono, ale jak widzicie jakiś przedmiot niby codziennego użytku, starajcie się wynaleźć dla niego jak najwięcej alternatywnych zastosowań. No, wtedy mózg wie, jak funkcjonować w razie, gdy będzie potrzeba szybko coś zaimprowizować. To jest bardzo, bardzo dobre ćwiczenie. Wam to polecamy, my to robimy na okrągło. Najlepiej nam się improwizuje, jak chodzimy z Miśkiem do sklepów dużych. Lądujemy w dziwnych działach i tam dopiero są ćwiczenia z improwizacji. Jak poznajecie też ładną dziewczynę, fajną, w dużym sklepie, to też możecie sobie poćwiczyć umiejętność improwizacji. Ja jestem żonaty, ale Michu jest ekspertem w improwizacji. Pozdrawiamy, zapraszamy Was, słuchajcie, oglądajcie kanał Ekwipunku Dźwiganego codziennie, oglądajcie, zaglądajcie do nas na stronkę, na fanpage'a facebookowego, facebook.com/ przez Ekwipunek. Do sklepu zapraszamy, sklep edc.pl, może sobie znajdziecie coś fajnego, ciekawego. Aha, i
albo już jest, nie wiem kiedy ten film będzie wrzucony, ale albo już jest, albo zaraz będzie odpalony blog, ekwipunek.edc.blogspot.com. Tam zaglądajcie, tam będą artykuły pisane przez nas. Pewnie będzie grafomania pełną parą, ale jak komuś się nie chce gęb wrednych gąb oglądać naszych, to se może poczytać. Do zobaczenia. Poncho, improwizowane poncho, 240-litrowy worek, 20 kosztuje gdzieś... 15 zł. A propos worków na zwłoki. 20 sztuk kosztuje około 15-16 zł w markecie budowlanym, czyli jeden kosztuje... Tak, przepraszam za moją maskotkę workową śmieciową. Trochę siadam. 20 kosztuje w granicach 16 zł, czyli jeden kosztuje w granicach 80 groszy. Uwaga! No. Oczywiście z człowiekiem w środku trzeba być wyjątkowo ostrożnym. Dobra. Uważaj. Tak, gdzieś tu. Ale tak, nie? Mhm. Weź ręce. No. O. Jeszcze trochę. Dobra. Można? Poczekaj, Misiek, nie ruszaj się. Wersję pro ci zrobię. O, zrobiłem mu dziurę. O. Zabezpieczysz się? Zabezpieczysz się. Misiek, masz wzrostu 1,80 m około, nie? No, około. Około. No. O. O. I tak, i jesteś... Leśną babą. Jesteś z Radomia może. Leśna baba z Radomia. Ja nie chcę być Zbyszkiem. Słuchajcie, tak się improwizuje, słuchajcie. I to jest lepsze niż najlepszy, najdroższy sprzęt na świecie. Tak uważam? Uważasz też tak, Misiek? Tak jest. Ekwipunek improwizujący codziennie. Polecamy. I do zobaczenia. Ha ha ha.